Szczęść Boże, Agnieszka Kowalek. Witam w niedzielne popołudnie i zapraszam na informacje dnia. Jeszcze w tym roku w Augustowie powstanie batalion saperów, poinformował minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Szef tego resortu wziął dziś udział w uroczystych obchodach święta 1. Pułku Ułanów Krechowieckich. Wojsko Polskie wraca do Augustowa. Jeszcze w tym roku pierwsi żołnierze będą w Augustowie. Wojsko Polskie wraca do Augustowa, jak wiecie Państwo, po długiej przerwie, bo przecież ostatnio przed wojną, przed II wojną światową stacjonowało Wojsko Polskie tu w Augustowie. Ale dlaczego wraca do Augustowa? Otóż, proszę Państwa, wraca dlatego, żeby nie powtórzyła się już nigdy tragedia obławy augustowskiej. Liczę na to, że mieszkańcy Augustowa i okolic będą przystępowali do Wojska Polskiego, że do tego batalionu saperów, który jeszcze w tym roku rozpocznie swoją działalność, obecność Wojska Polskiego gwarantuje bezpieczeństwo. Bardzo mocno podkreślam to, że rząd Prawa i Sprawiedliwości robi wszystko, żeby bezpieczeństwo zapewnić, w odróżnieniu od tych, którzy Polską rządzili do 2015 roku, którzy likwidowali jednostki wojskowe, którzy oddawali wschód naszego kraju do Wisły na pastwę agresora, a doskonale wiemy, czym kończy się okupacja rosyjska. Trwają rodzinne pikniki organizowane przez Prawo i Sprawiedliwość. W Stawiskach na Podlasiu gościł dziś wicepremier Jarosław Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości podkreślał, że jego ugrupowanie interesują poglądy mieszkańców Polski lokalnej. Odniósł się także do pogłosek, że PiS chce rzekomo rządzić z Konfederacją. W jedno nie wierzcie, że my będziemy rządzili z Konfederacją. Nie będziemy rządzili. Ich program to jest doprowadzenie was do nędzy. Ich program to jest 4 500 zł dla każdego w bonie na leczenie. Jak się może wtedy leczyć człowiek chory na nowotwór, ciężko, poważnie chory na serce, czy na jakąkolwiek inną poważną chorobę? To często nie miesiąc, ale tydzień, nawet mniej, czasem jeden dzień więcej kosztuje takiego leczenia. Przecież to oznacza skazanie bardzo wielu ludzi na śmierć, ogromnej ilości ludzi na śmierć. To są pomysły szaleńców, to są pomysły dzieciaków. Tylko dzieci mogą uwierzyć w taki program. Nie wierzcie w to i nie wierzcie w te nasze wspólne rządy. Po raz trzeci obchodzimy dziś Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych, ustanowiony przez Ojca Świętego Franciszka. Jego hasłem są słowa miłosierdzie jego z pokolenia na pokolenie. Babcia i dziadek to osoby bardzo ważne w życiu każdego człowieka. Najpiękniej i najszczerzej, bo prosto z serca, mówią o tym najmłodsi. Przykładem jest 5-letnia Zosia. Kocham babcię i dziadka, dlatego że zawsze jesteśmy z nimi, a jak ja jestem w przedszkolu, to Maryś, to babcia i dziadek opiekują się Marysią, gdy ja wracam, a mama i tata są jeszcze w pracy, to ja, babcia i dziadek się też mną opiekują. Opiekunowie to jedno z określeń dziadków. Kolejnym są słowa wychowawcy, nauczyciele. Kocham dziadków, bo się nami opiekują od małego dziecka i nas też wychowują. Od babci uczymy się często gotować różne rzeczy. Dziadek nam opowiada czasami różne historie. Jesteśmy bardzo do nich przywiązani. Z dziadkiem spędzamy na przykład czas tak i dziadek nas nauczył, jak na przykład pielęgnować jego ogródek. Babcia nas nauczyła, jak na przykład dbać o zwierzęta. Dziadkowie to także osoby, które przekazują młodemu pokoleniu wartości, takie jak na przykład wiara. Aniele Boże, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, biednie w nocy, bądź mi zawsze do pomocy. Broń mnie od wszystkiego złego i zaprowadź do żywota wiecznego. Amen. To 3-letnia Marysia ze swoją siostrą Zosią, które znajomość modlitwy Aniele Boże zawdzięczają właśnie swojej babci. Generalnie można powiedzieć, że to najstarsze pokolenie to są takie osoby, które jakby zapewniają pewną ciągłość międzypokoleniową właśnie przez to, że pamiętają jeszcze swoich rodziców, swoich dziadków, tak, i mają też kontakt z wnukami, więc to, że są strażnikami
stylu życia, pewnych wartości, pewnych rzeczy budujących naszą tożsamość. I to jest bardzo ważne. Ocenia psycholog dr Magdalena Żurko. Tę międzypokoleniową więź doceniają nie tylko wnukowie. Jak tak same we dwoje, to jest smutno. A jak wszyscy przyjadą, wszystkie, to jest radość. Państwo butowscy mają 10 wnucząt i 2 prawnucząt. Wśród nich jest 1 chłopiec i 11 dziewczynek. Dziadka marzenia, żeby wnuczki były zdrowe, żeby były szczęśliwe, żeby się dobrze za mąż powychodziły. Wszystkim babciom, dziadkom, osobom starszym, które może dziś są samotne, przesyłamy gorące życzenia. Błogosławieństwa Bożego, zdrowia, radości, uśmiechu na twarzy, pogody ducha, jak najmniej zmartwień i trosk oraz jak najwięcej chwil spędzonych z bliskimi. Zdrowie i życie mieszkańców Zielonej Góry nie jest zagrożone, uspokajają przedstawiciele władz. W jednej z dzielnic miasta doszło tam do pożaru składowiska niebezpiecznych odpadów. Strażakom udało się ugasić ogień. Pożar do politycznego ataku na PiS wykorzystał Donald Tusk. Wczoraj w Zielonej Górze doszło do pożaru na terenie hali z toksycznymi odpadami. Sytuacja była bardzo poważna. Mieszkańcy miasta zostali wezwani do pozostania w domach. Dym mógł stanowić zagrożenie dla ich zdrowia. Wojewoda lubuski zwołał sztab kryzysowy. Na miejsce przybyła szefowa resortu środowiska. Sprawa była też przedmiotem narady premiera Mateusza Morawieckiego z wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim, nadzorującym Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, ministrem Zbigniewem Hoffmanem oraz kierownictwem MSWiA. W akcji gaśniczej wzięło udział 200 strażaków. Pożar hali w Zielonej Górze jest opanowany. Wskaźniki z urządzeń pokazują, że zdrowie i życie mieszkańców nie jest zagrożone. To komunikat wojewody lubuskiego Władysława Dajczaka. Pożar do politycznego ataku na rząd wykorzystał przewodniczący Platformy Donald Tusk. Smród płonących odpadów w Zielonej Górze, smród setek bezkarnych, nielegalnych składowisk, smród pisowskiej korupcji w całej Polsce, Kaczyński i Sasin na pikniku. Na twitterowy wpis Donalda Tuska zareagował premier Mateusz Morawiecki. Obrzydliwe, kuglarz z PO, partii oszustów, nawet pożar chce wykorzystać do swojego czarnego PR-u, wykorzystują każde nieszczęście, żeby skłócić Polaków. Smród kłamstwa powrócił do Polski razem z Tuskiem. Państwo polskie od soboty walczy z pożarem i jego skutkami. Dziękuję służbom za wspaniałą pracę, a Polakom za zachowanie spokoju. Jak się okazuje, zgodę na utworzenie toksycznego składowiska wydał w 2012 roku starosta zielonogórski Ireneusz Plechan z Platformy Obywatelskiej. Śmierdzą śmieci sprowadzane masowo za pana rządów, panie Donald Tusk. Pozostawione mieszkańcom w wielu dziwnych miejscach niebezpieczne odpady. Wypowiedzieliśmy wojnę mafii śmieciowej. Drastyczne kary, system SENT, wyhamowanie tego nielegalnego, śmierdzącego procederu z lat 2012-2015. Napisała w mediach społecznościowych minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska Mirosław Janecki poinformował, że analizy i badania prób powietrza są robione na bieżąco. I to wszystko na teraz. O godzinie 18:05 rozpoczniemy kolejne wydanie informacji dnia. Zapraszam. Dobrego popołudnia. Do zobaczenia.